Cześć, tu Ania po godzinach. Witajcie w kolejnym odcinku Dynastii Piastów. Spotykamy się tak, jak się pożegnaliśmy, czyli Kinga poszła do szkoły, Dzidzia jeszcze śpi, pani się nią nie zajmuje, pani Helenka tutaj pracuje ciężko, bo do pracy chyba musi mieć... Tak, ukończone w 75%, zatem musi sobie pograć jeszcze troszkę. No a jak widać, Hoaken się poszedł kąpać. Co on wymyślił? Z bąbelkami. Dobra, niech się bąbelkuje. On ma wszystko zrobione. On idzie do szkoły za 2 godziny ukończone. Nie, za 11 minut ukończone. Ty, Józef, ty się, wiesz, nie pluskaj za długo, bo idziesz na... za 4 minuty. Dobra, to już się kończ kąpać. I maszeruj do szkoły. Ale by było, idź na zajęcia. Idzie. Jak się ładnie ubrał. Ach, ach, ach. No i zauważyłam, że Dzidzia jest bardzo, bardzo, bardzo głodna i brudna. Nikt się nią nie zajmuje. Czy ta kobieta daje jej jeść? Nie, ona pewnie idzie sobie oglądać telewizję. Ja nie wiem, o co chodzi. Dzidzia się zaraz obudzi, zatem wyjmiemy tutaj już... no takiego ostrego jej nie damy chili. Damy jej jajka na toście. Tutaj od razu jej przygotujemy, niech je, jak się obudzi. To niech weźmie porcję. Okej. O! Wow! Plus 721 dolarów simoleonów. Dobra. Sim osiąga maksymalny poziom umiejętności gry na pianinie. Wow! Czyli Helena, pokaż to, jak tu się wyglądasz. Poziom, poziom. Zobaczcie, ile już ma dziesiątek. Gotowanie, umiejętności wychowawcze, pianino, malowanie, wykwintne gotowanie, no proszę. I gitara. I złośliwość 8, ogrodnictwo 7. Aha, i tutaj ma jeszcze ukończone fotografia i umiejętności taneczne. Ogrodnictwo 7, komediowe 7, sprawność fizyczna 6, no proszę. Charyzma 3. Właśnie, a propos charyzmy... Nie, co to było? Coś było. Charyzma? Nie to. Ale faktem jest, że ciocia Aura... Znamy już wyniki. Szczęśliwe zwycięstwa loterii to Hugo Villarreal. Życzymy mu dużo radości. Może to dobry moment, żeby Hugo rzucił pracę albo zrezygnował z jej szukania. Jedno jest pewne, dzięki tej wygranej pod jego drzwiami może się pojawić długa kolejka adoratorów, adoratorek i dawno zapomnianych kuzynów. Wow. Czyli nic ci z naszej loterii. Trudno się mówi. A przecież przypominamy sobie, że dzisiaj Helena ma urodziny. Mhm. No ale jako, że idzie do pracy, to te urodziny mogą być dopiero późno. Zatem dzisiaj nie zrobimy imprezy, zrobimy ją w sobotę. Co to jest za święto? Też festiwal. To nie pójdziemy na festiwal, tylko właśnie... A, o, i to są też urodziny Kingi. Wow, już? O matko. Jak ten czas leci, te dzieci szybko rosną. Matko boska. Dobrze, to w takim razie... A Kinga zostanie wtedy nastolatką, a nastolatki to dalej są uczennice. Okej, okay, dobrze. Dobrze. Ojejka, jejka. Dobra, co my tutaj robiliśmy? Czy ty już, Heleno, zdobyłaś... Okej, okay, to już ukończyłaś, dobrze. To w takim razie co ty to sobą tutaj reprezentujesz? Ty idziesz na 14, czyli masz 4 godziny jeszcze. Dzidzią się zajmie pani, a ty może byś sobie w związku z urodzinami może byś sobie pojechała gdzieś sama na zakupy albo co? Ciuchy jakieś nowe kupiła? Tak, ogarniemy to dziecko i pojedziemy na zakupy. Dalej, dziecko już, budź się. Co, ona dosypia? Okej. Okay. No, wstawaj i jedz szybciutko, szybciutko. Szybciutko, szybciutko, bo jesteś głodna i nam umrzesz z głodu i co wtedy zrobimy? Hej. Te tosty pójdą za nią. A, bo ona już chyba wzięła. Tak, okej. Okay.
Dobrze, a już myślałam, że nas nie słucha znowu. Dobra, musimy to wsadzić do lodówki. Wiecie, ja tak na raty wsadzam. Okej. Dobrze, czyli Dzidzia je i jak Dzidzia zje, a ty, Heleno, jeszcze piszesz ten utwór jeszcze strasznie długo. To jest straszne. Dobrze, jak Dzidzia zje... Dużo masz jeszcze? Dobra, Helena. Przestań grać. Okej, Hoakaun już wrócił ze szkoły, okej. Okej, dobrze, Helena. Ojejka. Helena, proszę teraz wziąć to dziecko. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tutaj, tylko tutaj. Weź prysznic. Nie bierz Barabara. Tylko oglądaj, nie oglądaj dziecka, tylko masz wziąć to dziecko i je wykąpać. Tu. Gdzie to jest? Więcej opcji. Przygotuj Simce kąpiel z bąbelkami. Postaraj się kąpiel dla Katarzyna. Proszę szybciutko, raz, dwa, bo musisz zdążyć jeszcze iść na zakupy. Ale idźcie się kąpać. No, a ty posprzątaj, tak. No ty się tylko do tego nadajesz, żeby posprzątać, bo nic innego nie robisz. Dzieckiem się miałeś zajmować, nianią jesteś. Dziecko niewykąpane, brudne i tak dalej. Widziałaś, że matka musi na pianinie pisać utwory, a ty się nie zajmujesz dzieckiem. Hoakaun znowu poszedł na zajęcia? Pracuj ciężko, rób notatki. Markus, daj spokój. Nie wiem, czy ta niania tu jest potrzebna strasznie. Chyba ją z niej zrezygnujemy. No co z tą kąpielą? Ile jeszcze? Się plumkają. Was a bit. Okej. Dziecko wykąpane, najedzone. Okej, to idź się bawić. Ślicznie już chodzi. A ty, Heleno, ty miałaś ten... Ty idź się załatw. Idź się załatw i już jest 12, więc oczywiście nie zdążysz. Nie zdążysz na te zakupy. Bo jeszcze musisz zrobić ten, jak to się nazywa? Małe, co ty tu sobą? Torta musi zrobić Helena. Korzystanie z nocnika 2. Maluda, jak nie wiesz, co ze sobą zrobić, to skorzystaj z nocnika. O, ten już wrócił ze szkoły znowu. Ja pierdziu, jak mu to idzie szybko. Jak mu to idzie szybko? Dobrze, to w takim razie Hoakaun. O! Trzeci poziom korzystania z nocnika. Super! Hoakaun jest głodny. Dobrze. A powiedz mi, mój drogi... A, ty musisz, już wiem. O, hurra, ona coś zrobiła. Dobra, to jeszcze raz. Jeszcze raz, Hoakaun, jak ty skończysz to, co robisz, to idź wygłosić prezentację. Wygłoś prezentację. Ale zjedz najpierw. Jezus, dokończ to jedzenie. Czy on idzie wygłosić prezentację razem z jedzeniem? O matko. O matko. A ty, Helenuś, jeju, torta. Dobra, mąż ci zrobi torta. I tyle właśnie z przygotowań do urodzin. A może ona tak szybko zrobi? Nie, nie zrobi już torta, nie zdąży. Bo na 14 idzie, tak? Mhm. Okej, dobra. No wiesz co, Helenuś, ile ty masz urlopu? 4 dni. Nie to chciałam nacisnąć, tylko tutaj praca. Weź dzień wolny, kariera artysty scenicznego. Co tam, nie będziemy się ograniczać. Sąsiedzkie pozdrowienie, czyżby coś ci się zepsuło? Ojej, potrzebujesz pomocy? Niektórzy nazywają mnie złotą rączką.
O, wzięła urlop. Okej, dobrze. Czy coś nam się zepsuło? Tutaj nic. Tu jakiś telewizor działa, coś, wszystko. Komputer. Wszystko działa. Coś z... Nic tutaj się nie zepsuło, a to? Weź prysznic, ulepsz, nie ma. Okej, no to chyba wszystko jest w porządku. Zatem nie potrzebujemy złotej rączki. Ale możemy... Mistrzyni wytwarzania Tina Tinker! Możemy sobie z nią pogadać? Albo i nie. Albo i nie. Może pogadajmy sobie za to z tą kobietą, bo ja nie wiem, czy Helena ją w ogóle zna. Związki. Mizuki, tak? Ona jest Mizuki? Mhm. Nie, no trochę ma tutaj relacji z tą kobietą. Dobra. A nie ma relacji z tym tutaj, Antonim. Przyjazne. No proszę, przyjazne powitanie. Witaj się z nim. Dobrze. O, i teraz już... O, proszę, już jest Antoni. Dobrze. Mici pici. A ty, maluda, znasz tego gościa? Znasz. Dobrze. I Mizuki też znasz. No to dobrze. Och, jejka, z tymi znajomościami to jest tak sobie średnio. Dobra, rozmawiają sobie. Dobrze, zatem Heleno. Aha, nie, jeszcze chciałam zobaczyć. A Hoaken? Aha, on wygłasza pracę. Dobrze, to jak przyjdzie Hoaken, to... Nie, niech nie robi tego. On ma tutaj w wyposażeniu, to ma, okej. Okay. Niech nie robi... Zaczął. On jest po prostu... Musi robić zadania do szkoły, a dzisiaj jest co? Czwartek. On musi napisać jeszcze pracę. I jeszcze tutaj to, uczęszczaj na wykłady i tak dalej. Osiągnij piąty poziom umiejętności analizy. Kurczę, przecież jemu się za chwilę skończy, jutro mu się skończy, skończą studia i on tego nie zrobi. Zapomniało nam się. Heleno, co ty kombinujesz? Napisz 4 utwory, 2 dopiero. Wiesz co, Helena, weź tutaj sobie bieg bez potu, zrób. O, chciałaś pogadać akurat. Czy Kinga powinna zaprosić kolegę ze szkoły o imieniu Franciszek? Okej. A to kto to jest? A, mistrzyni Tina Tinker przyszła, okej. Dobrze. A ty co, Kinga? Kingo, co ty robisz? Bawisz się w deszczu? A, czekasz na kumpla. Kinga, idź do domu. Dobrze, i wiecie co? Pomimo, że pada, to jak tutaj to wygląda? Tutaj jest zadaszenie. To Kinga, weź tutaj, eksperymentuj. A to co się tutaj z nią stało? Ach, bawią się. Co ona robi? To chyba coś nie halo. To dziecko chyba powinno być na jej plecach. O, gdzieś. Co one wytwarzają? Okej, aha, to zaliczyło stolik do zabawy. Ten eksperyment, okej. Dobra, Antoni sprząta. A ta co się na nogę rozebrała? Dlaczegoż? Rozbierz się. I maszeruje. Super, coś jej się spodobało. Gdzie ty idziesz, dziecko? Okej, wy sobie tutaj
zdobyta logika. Właśnie, a propos logiki, to szachy miałam kupić. Ciocia Aura mi mówiła właśnie, żebym kupiła szachy, żeby logicznie tutaj... Dobra, jeszcze eksperymentuj. Narysuj dwa obrazki w stanie zainspirowania. Okej. Już drugi poziom logiki. Super. Dobrze, gdzie jest... O, ubrała się chociaż. I ten też tutaj syf robi. Okej, dziecko, powiedz mi, co ty możesz z tym zrobić? Nic. Idziesz sobie objąć misia, misia pieska. Dobrze, co mam z takim zrobić syfiarzem małym tutaj? Jakie dźwięki to wydaje. Dobra, Kinga idzie poprosić o coś. Co tu chce? Uderz Sima o imieniu Antoni Wróbel, pobudzenie. Opowiedz dowcip w stylu Puk Puk Simcem Mizuki. Dobrze, wszyscy teraz tutaj idą. Helena ogląda. Okej. Ciekawe, o co ona ją prosiła. Wow, tu jakiś eksperyment super wyszedł. Akurat. Eksperymentuj. Dobrze, to jeszcze sobie tutaj poeksperymentuj. A te eksperymenty są takie same? A ten cały czas syf robi. Ktoś by musiał go... wyślij do domu. Bo on nie jest tutaj zbyt sympatyczny. A ta Dyla, okej. Okay. Naprawdę muszę już iść. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia. Pięknie. Sprawdź, jak się ma małe dziecko. Ty powinnaś sprawdzać Mizuki. Trzeci poziom logiki już jest osiągnięty. Super. Gdzie jest Hoaken? Nie swój. Józef, dlaczego ty tutaj stoisz? Lekcje porobiłeś? Malowanie zostało i wybieranie obrazów. Idź, może się załatw. Co, nie wiesz, gdzie jest... Nie wiesz, gdzie masz dom? Hmm? Zagubiony, biedny. Biedny, zagubiony. Helena, co ty robisz? Powiedz mi, gdzie ty jesteś? Sprzątasz kałużę, no wiesz co? Sprawdź, jak się ma małe dziecko. Helena, ty tutaj zrób torta. Gotuj. Gotuj. Białe ciasto sobie zrób. Dobrze. Ty ciągle tam eksperymentujesz, to ty wiesz co, zrób szybko, może już się przestań eksperymentować i weź tutaj szybki prysznic. Ty, no ale co z tobą jest? O, Jezus. Dzidzia, nie pluskaj się, tylko chodź tutaj. Dalej, bo się ojciec zesika. No już, a ty już korzystaj z tego. Boż, biedny Hoaken nie mógł sobie dać rady. No, pasie chociaż tutaj do tego nadaje. Tutaj się to robi. Maluda, ty weź idź się bawić, tak, dobry pomysł. A Kinga, jak skończysz, to nie, tylko ty, moja droga, weź rób nie to, tylko z łatwością odrób lekcję. Aha, ty zrobiłaś torta, zatem, moja droga, kup tutaj świeczki. Dodaj świeczki urodzinowe. Pięknie. Ile to ma czasu? Do 9 godzin do zepsucia, to okej. Okay. O, i na środku postawiła i były świeczki. Super. Dobrze. Hoaken, jak się czujesz? Okej, dobra. Zabawa. Ty, jak się czujesz? Dobrze. Ty robisz te lekcje. A ty też się... Okej, wszyscy się dobrze czują, zatem jednakowoż...
niech wszyscy przyjdą tutaj. Podejdź tutaj. Podejdź tutaj. Zostaw to. Mała, podejdź tutaj. Nie dyskutujcie. I Helena, chodź tutaj. Zdmuchnij świeczki. Tak, jesteś tak ubrana. Imprezę zrobimy w sobotę razem z Kingą. Joaquin, nie denerwuj mnie. Podejdź tutaj, zostaw to. Ale kurde, zmieniła grupę. Dorosłość czeka cię w spełnienie swoich marzeń, planowanej emerytury oraz kryzys wieku średniego. To doskonały czas, by wypełnić życiowe cele. Okej. No i tym sposobem Helena została dorosłą kobietą. Sprzęt miodu schowaj, schowaj, zapakuj, postaw. Weź kawałek. Zawołaj na posiłek. Hej, Joaquin, co z tobą? Joaquin, weź kawałek. O, Helena zarobiła podczas swojego dnia wolnego 1800. Super. Dzicia sobie tutaj usiada na takim krześle? Ona tak może na takie duże krzesło? To po co jest to krzesełko? No co, ty już zjadłaś? No i takie właśnie są urodziny. Okej, Kinga, ty musisz dokończyć lekcję z łatwością. Zostaw to, przyjdzie pani, to zrobi. Okej. Ona to wyrzuciła po prostu. Nie, tu postawiła, o matko. To zaraz zapomnimy o tym, więc niech to sobie tu stoi. Dobra, ty robisz lekcję. Joaquin, ty mi powiedz. Joaquin, ty mi powiedz, tu wygłoszona prezentacja. Okej, dzisiaj jest co? Czwartek, czyli na piątek. Tu jest piątek. Ukończony, okej. I tutaj egzamin. Tu pracę musi zrobić. I tutaj dopiero zaczęte wybieranie obrazów. Okej, wybieranie obrazów, zrób to. Ale coś tutaj jeszcze miałeś. Jeszcze raz zobaczmy. Dopiero zaczęte wybieranie i na piątek. Ukończone. No to czyli jest okej, czyli jeszcze pracę semestralną musisz szybko zrobić dzisiaj. No a tutaj ta aspiracja, zupełnie o niej zapomnieliśmy i chyba nic z tej aspiracji nie będzie. Chyba, że to w sumie może być później też, no bo na wykłady gościnne to chyba można później. A jak się to wypełni, jak to wygląda tutaj? Ambitny student, nie sklep z nagrodami, tylko to. Aha, bo tutaj jest jeszcze potem osiągnij średnią za semestr, no to okej. Ojejka. Ojejka, weteran, zdobądź dyplom, no to też by się... Ach, zobaczymy, czy to zrobimy, czy po prostu już zostawimy tę aspirację. Okej, no proszę, jak się rodzinka ładnie tutaj uczy. A czemu ona jest taka zła? A, bo zjadła słodycze. Ojejka, jak dziecko... Nie wiem, jak dziecko. Ale jest złośliwa. Chodź, dziecko, sobie tutaj potańczyć może. Dziecko, tutaj tańcz. Włącz, słuchaj, pomoc w tańcu. Zmień głośność, tańcz. Idź tu tańczyć, może ci się oddenerwujesz. A tam jest zepsuty kibel. Co to takiego? Zmień za 200. Dobra, zmień za 200, smyk. I już jest czysty. A to też jest zepsute, bo tutaj jest, widzę, dużo kałuż. Halo. Czy to też jest zepsute? Napij się wody, umyj zęby. Nie. O, wyschły te kałuże. Nie, nie wyschły. Okej, dobrze.
gdzie my tutaj jesteśmy tu. Gdzie jest Kinga? No tak. Ty, moja droga, z łatwością uzyskaj dodatkowe zadanie. Bo już jest późno. A Helenuś, ty jak trolujesz na forach? No dobra, to sobie jeszcze chwilę potroluj, w końcu masz urodziny. Albo, moja droga, gdzie ty jesteś tutaj? Kontynuuj żywą melodię. Może skończysz w końcu to. Dzidzia sobie tańczy, okej. Młoda robi lekcje. No proszę, jak sobie ładnie tańczy. Myślenie i wyobraźnia. Myślenie na jest w średnim poziomie. Zatem myślenie takie, badaj kształty. Co on wymyślił? O, o. Chyba im się to nie spodobało. Dobrze, ty Hoakę, mój drogi. Hoakę, jak ty wyglądasz? Bo ty musisz zrobić zadania na kurs, praca semestralna. A, kontynuuj, to ty jeszcze nie ten. Dobra. To ty już zacząłeś nawet kiedyś, okej. Okay. A ty idziesz robić te klocki? Tak. Dobrze, a ty, moja droga? Aha, robisz lekcje, dobrze. Uff, cała rodzinka w miarę ustawiona, ale jest już pierwsza w nocy prawie, że, nie, w pół do pierwszej. A oni są, że tak powiem, w kropce. Czy tutaj to dziecko coś zrobiło, jakieś eksperymenty ciekawe? Ej, a tutaj dyskutujecie. Torta trzeba schować. Czy ona tutaj coś zrobiła ciekawego? Migoczący kamień, szkolny projekt. Szkolny projekt, tablica. Nie, nic tutaj nie zrobiła, okej. Dobrze. Czyli młoda ma jeszcze dwa dni do urodzin. 4 godziny do zepsucia, okej, do lodówki to wsadzimy. A to kto to maluje? Kontynuuj, okej. Dobrze. A zatem, moi drodzy, no, kończymy ten odcinek. W sumie tak samo praktycznie jak zaczęliśmy. Cała rodzina w komplecie jest w domu. No to znaczy, przedtem nie było Kingi, bo była w szkole. Także dodatkowe zaliczenie wykonane, super. Super. I co, i teraz pójdziesz się bawić tymi tam? Także jutro jest... jutro. Już dzisiaj skończył wstępną pracę. Dobra, to jeszcze mu muszę tutaj zadać, żeby dokończył tę pracę. Ładnie ją poskładał. Praca semestralna, oddaj pracę, redaguj pracę, oddaj spagetowaną. Redaguj. Ciężko. Musi być super, bo wiesz, musisz mieć same szóstki. Także... rodzina w komplecie? Co? Nie, 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 absolutnie nie. Jest noc, możesz ewentualnie tutaj dziergaj, wznów projekt. Halo, pani. Wracaj. Nie wiem, czy ten dywan... jej tutaj zadałam 3 inne. O, młoda. Kachna akurat zyskała tutaj też poziom myślenia, czyli już jest na najlepszej drodze do uzyskania w całości. Także, no cóż, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w następnym. To już będzie piątek i... Jesus. No dajesz sobie radę, widzę, dziecko. Zrób siusiu. Coś ta niania jest nie halo.
coś ta niania zniechala, także z niej zrezygnujemy jutro, a może dopiero jak on skończy studia, czyli jutro. Okej, słuchajcie, dzięki wam jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w następnym i też zapraszam do oglądania odcinków z Minecrafta Solo 5. No i tymczasem trzymajcie się. Pa, 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 całusów 102.